Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie przyjaciele w kolejnym filmie na tym kanale. Jest nowy sezon, akurat wróciłem na nowy sezon, bo akurat nie miałem neta i byłem ciągle na Mazurach. Więc jest nowy sezon i w ogóle patrzcie jak się wchodzi w Fortnite. Inaczej niż zawsze. Mamy tutaj ratowanie świata, tryb kreatywny oraz, ale ładne, o wiele ładniej, ładniejszy design. No i co, oczywiście Battle Royale klikamy. Idziemy sprawdzić co jest w nowym sezonie, co dodali, jak już, no te skiny są na pewno w karnecie, nie? No ale sprawdźmy, co jest nowego. Oczywiście też dzisiaj sprawdzimy sobie na mapie jakieś miejscówki nowe. Psy wykrzywione są nowe. No wszystko sobie pooglądamy, no spokojnie. Strasznie głośno to jest. Przyciszyłem wam trochę. Ale oglądamy to, bo ja jeszcze nie widziałem banan standardowo. A i wiem, że to jest takie nowoczesne wszystko. Ten banan jest słodziutki. XD. Dum. Siłownia, no. Fajnie jakby zrobili film pełnometrażowy. To byłoby zarąbiste. Tak w kinach oglądać Fortnite. Żarcia nie mają chłopaki, co teraz? Aha! Ale zarąbiste! Default skin, który zarósł. Ale jaki zarąbisty pomysł. Oczywiście karnecik od razu zakupujemy, nie? No, tutaj nie ma, no jest koniec, tak? Mamy to, sezon 9. Odbieramy i trzeba kupić od razu karnecik, przyjaciół. Tak jest, karnet bojowy. Tylko trzeba go zakupić, jeszcze nie kupiłem. Jeszcze nie kupiłem, więc go zakupimy. Zaraz będziemy sprawdzać wszystko, co my tu mamy. Dobra, wszystko tu jest pootwierane dobrze. Ustawienia też są git. Okej, moi drodzy, karnecik trzeba zakupić. To jest bardzo ładne. Bardzo ładne to. No, nowoczesne, nowoczesne. Może sezonik będzie mi się podobał. Sprawdźmy ten karnet oczywiście. Gdzie go mogę kupić? Gdzie się kupowało karnet? To jest... Gdzie jest karnet? Tu jest karnet bojowy, oczywiście. No, zwykły. Ja jestem biedny. Trzeba kupić. No, widolce będę musiał kupić. Za stówkę? Czy za 150 od razu? No. Przemyślmy to. Ale za 160 się bardziej opłaca już. No i widolce zostały zakupione, przyjaciele. Pamiętajcie, kodzik Palion myślnik YouTube, aby mnie wspierać, abym mógł sobie też inne karnety kupić. Także kodzik Palion tutaj w sklepiku, moi drodzy. Tutaj wesprzyj twórcę i ten kodzik, co jest tutaj pode mną. Karnet bojowy, mamy to. Już kupiłem, halo. Aha, można jeszcze kupić przecież teraz. I teraz kupujemy. Mamy go. Tak jest. Piękny dźwięk. Piękny dźwięk. Następny, następny. No to jest standardowe wszystko, okej. Czyli dwa pierwsze skiny. Babka spoko. Robot. No nie lubię takich. On jest spoko, ale nie w Fortnite. Nie lubię takich wielkich skinów. Nie wiem dlaczego, ale po prostu źle mi się takimi gra. No tutaj tych małych szczególików nie będę tutaj oglądał. Takie święcące jakby LEDowe paski. O i to! To widziałem akurat na YouTubie, że podwójne sikierki, to jest zarąbiste. Bardzo fajny pomysł na killów. Co to było? O Boże! No dobra, muzyczka. Sprawiedliwość. Aha! To pomarańczowa sprawiedliwość to jest. Mamy taką lotnię. Taki statek kosmiczny. Statek, no, ja tym skinem będę grał, nie? To jest piękny skin, defaultowy. Ja tym będę grał, jak nic. Dojrzały. To jest piękny skin, mamy lotnię. Strażnicz, to jest tak, no, taka zwyczajna, taka zwyczajna. Kolejne, wszystko jest takie nowoczesne, wszystkie te jakieś te... Nie wiem, smugi, o smugi to się nazywało właśnie. Elektryczny kot. Wszystko, no znaczy, no tych plecaków nie lubię, też za duże. Co mi coś przypomina wcześniejszego? O, mamy latający dysk. Też fajna sprawa. Taki...
Ja lubię w sumie, nawet ok ten kill-off, nawet spoko. Lotnia, kolejna taka bardziej prosta, choć ładna, dla tryhardów. No fajnie, dobra. Kolejny zwierzak, a to jest chyba inny kolor po prostu. Fajnie. Okej, kolejną babkę mamy i trzy style. No to chyba kolorki tylko, nie? No to tylko kolorki. Taka... Nawet. Nic niesamowitego. Muzyczka kolejna, też taka bardziej nowoczesna. O, to jest ładny kill-off. Bo się przemienia. Dół. Fajny mikrofonik. Idealnie dla youtubera. O, ten taniec widziałem też. Fajny pomysł moim zdaniem. Mi się podoba. Kolejny dysk. Jakiś gościu. Nawet okej. Może być. Tylko ja tam typami zbytnio nie gram, tylko bardziej babeczki, nie? No, chyba że default skin, no to tym oczywiście, żeby to grał. Kolejna nowoczesna lotnia. Podobna jest do wcześniejszej, tylko jest bardziej jakaś taka umajsterkowiona, można tak powiedzieć. O nie, to jest piękna naklejka, albo emotka, łyba. Jakie piękne. O, i to jest chyba najlepszy skin w karnecie, moim zdaniem. Najbardziej mi się podoba. Kobieta. No, fajny. O. I skin do broni, który jest animacją. Dobrze. Bardzo fajnie. Kolejna smuga, która jest... Wszystkie to jest takie nowoczesne. Luzackie kroki. W sumie tańce już mnie jakoś nie przekonywują. Coraz bardziej są jakieś coraz takie dziwniejsze. No i ten skin. To jest też taki robot chyba, nie? Też chyba robot. No, to też będzie... To jest wszystko podobne. W sensie... No ja nie lubię takimi skinami grać, o. No ale dobra, karnecik jest dobry. Nie wiem, który był lepszy, czy z 8, czy z 9. Teraz nie jestem w stanie stwierdzić. Nie pamiętam dokładnie, co tam było w 8. Ale okej. No to co, to lecimy chyba? Ja bym sobie poleciał na plac zabaw. No i no, nowym skinem trzeba polecieć. Gdzie my je mamy? Tutaj. Zagramy sobie tą babką. Ale pasuje to! Widzicie to? Ale zagramy bez. Zagramy sobie bez. O, i to też pasuje. Zarąbisty jest ten kill-off do tego. Dobra. Okej. Albo tryb na tryb kreatywny sobie skoczymy i łatwiej się będziemy przemieszczać. A jeszcze odpalę wyższe ustawienia graficzne, żebyście wszystko lepiej widzieli. A my się już widzimy, no, na ręce, nie? Zobaczymy, jak to wygląda. W ogóle lobby tutaj macie inne, nawet na placu zabaw, więc też spoko. Od razu sobie lecimy w sensie na przyjemny. Przyjemnego nie będziemy zwiedzać, na pewno są jakieś ukryte kampy, ale nie będziemy zwiedzać przyjemnego. Ja chcę tylko sprawdzić wykrzywione i jak to się, i jeszcze ten, sklepową zadymę, nie? Tam to się zmieniło głównie. I mamy takie, ale to potem wam pokażę. Najpierw polećmy sobie na wykrzywione, pa, jak to wygląda wszystko. Tu mamy te rury. Powiem wam, ja nie, bo nie wszyscy wiedzą, o co chodzi, to zaraz wam dopiero pokażę. Są takie tunele jakby powietrzne, gdzie można się bardzo szybko przemieszczać. Ale moim zdaniem one są takie... To jest na całą mapę, to jest zbyt duże. Na przykład bijesz się z jakimś typem, chłop wlatuje w ten wir i go nie ma. I on ucieka i go nie dogonisz. Bez sensu jest to. Jest jedna rzecz, która jest bez sensu. Nie będziemy wszystkich domków też zwiedzać, żeby nie było. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Ale to mnie nie wiem, czy teraz zaskoczę. No raczej nie. Dobra, nieważne. O. To jest coś takiego, to też mamy. Dolecę tam czy nie? Nie, nie dolecę. Dobra. Domki. Domki jak domki. Oczywiście jest nowocześnie, nie? Gdy wydaje mi się, jakbym wam włączone. Synchronizację pionową, a nie mam. Jest nowy shotgun, ale nie znajdę go wam, niestety. Ale nie, no nie, nie. Czekaj, nie. Potem wam pokażę. Teraz nie mam jak. O kurde, jakiś hotel. Tu jest nawet muzyczka. No nieźle, dobra, wypitalamy stąd. Wszystko tu jest metalowe. Bekson. Mamy te tunele. Chyba tylko koszykówka jest nawet inna. Jak to wszystko wygląda? Patrz. Ja pinkole. Dawno w ogóle w Fortnite'a, moi drodzy, nie grałem. Strasznie dawno. Byłem na tych Mazurach, nie? I nie miałem neta też. Dopiero teraz mogę sobie pyknąć. Znaczy pyknąć, na razie to zwiedzamy mapę.
Dobra, czyli tak to wygląda. No, Lagneta. Okej. Okay. To tunele wam chcę pokazać, ale to fajnie wygląda wszystko. Takie nowoczesne. Chodźmy do tych tuneli. No nie będziemy zwiedzać dokładnie wszystkich tutaj domów i tak dalej, bo tak normalnie. Wy sobie w gierce to po prostu zobaczycie, nie? Chcę tylko wam mniej więcej te miejscówki pokazać. Znowu Lagneta, jak zwykle. A, Lagneta, oczywiście. A nie, bo tu się budować nie da. A pokażę wam ten wir. No jest se taki wir i patrz. Ja se mogę przejść przez całą mapę, nie? Ale przejdźmy przez ten wir. Przelecę na wykrzywioną zadymę. Czekaj. I mogę wracać nawet. No to nieźle. Oj, lecimy. Czekaj, gdzie jest sklepowa zadyma? Gdzie jest mapa? Halo? Nie mam mapy. Nie wiem dlaczego, ale to zaraz zobaczymy. Ale to teraz wszystko to też pozmieniali. Ale dokładnie nie ma czasu, żeby to wszystko zwiedzać. Ja chcę na sklepową polecieć. Tam mamy te statki kosmiczne, te stacje takie. To jest jakiś wiatrak w ogóle. Czekajcie, sklepowa gdzie jest? Tam jest sklepowa, to jest w ogóle po drugiej stronie. Polecimy tędy. O, na ten statek wlecimy. Takie bazy jakby. Co nam wydropi w lamie? Pokaż lamo, co masz w środku. Co my tu mamy? Granaty, no niestety nie jest do latania. Okej. Przelecimy tędy i pokażę wam stateczek, jak wygląda na stateczku. Oczywiście ja też jestem nowy w tym wszystkim, więc nie wiem, co tu jest jeszcze dokładnie nowego. Ale czemu nie ma mapy? Halo, Mapson, gdzie jesteś? Nie wiem, czemu mapy mnie nie pokazuje. Może na tym, na kreatywny nie pokazuje, nie wiem. Dobra, jazda. Jazda. I tutaj lecimy. Pyk. I wylatujemy. No i tu mamy wewnątrz. Mamy lucik oczywiście. O! Nie gadaj! A wydropiła mi nowa pompa. Czaisz bazę? Nowa pompa mi dropła. Co jest grane? Ale ona ma mały celownik. Ile ona bije? Tak mało? Przecież to bije prawie. Ale żal. A, dobra. Bo to jest taka pompa. Nie jest co wolno strzela. Ale zarąbiste. Ciekawe jakie pousuwali. Czy tamte shotguny też pousuwali. Zobaczymy. No, to bardzo szybko strzela. To jest szymczok. Tak zwany w Counter-Strike'u. Co to jest? Smok? Co? Aha, to jest granat niewidzialności. Mnie po prostu nie było w Fortnite'cie i nie wiedziałem, że takie bajerki są, wiecie? Także no ten. Dobra, na tą sklepową chcę się przelecieć. Tam. Jazda. Na sklepową. Jakieś balony w ogóle latają, o dziwo. No dużo rzeczy takich pododawali. No spoko. Ale nie wiem dlaczego, ale góry lodowe jeszcze nie usunęli. No nie wiem. Jest maj, połowa maja, a my tu jeszcze siedzimy, kurde. W zimie. Dziwne, że nie usunęli. Mam nadzieję, że w końcu to stopnieje, bo powinno. No ale dobra. Sezon wydaje. To jest dobry pomysł na sezon, ale przez te kółka wydaje mi się, że ludzie będą narzekać. To jest dobre, ale za dużo tego jest na mapie. Tak mi się wydaje. Tu mamy normalne domki, ale też unowocześnione. Ulica jest odrobiona. I mamy supermarket. Taki wielki market. Sprawdźmy, co my tam mamy. Sprawdźmy supermarket, jak to wygląda. Supermarkecik, co masz tutaj dla mnie? Masz tu dla mnie. A w ogóle nie zmieniłem sobie tych kilofów dwóch, tych dwóch sikier, to wam nie pokazałem. Sorki. Mamy kibelki. Kibelki są w supermarkecie. Co tu jeszcze mamy? Jakaś fontanna. To co jest? Metalowe? No, o kurde, jakieś. Kwiatki. Dużo osób tu będzie latać jak nic. Tylko jakoś. Wydaje mi się, nie ma tu chyba dużo lutu. Jakoś tak biega mi. Mogę się mylić, ale no nie widzę tu dużo lutu.
A jeszcze tu mamy jakieś podziemia w ogóle? Ale dobra, chodźmy do góry na razie. Na samą górę chodźmy. Dobra, na dachu jak się będzie lądowało, co my tu mamy? No, akurat lamy. O kurde, głowa pomidorka, tylko tym razem jako hologram. No nieźle. No taki supermarket, no, co ja mogę? Galeria. To jest galeria taka. Co tu mamy? Zabawki jakieś. Śmieszny też odgląd. Ciekawe, czy jest jeszcze jakaś nowa broń. Albo jaką pousuwali, jestem ciekawy. Ale to w gierce się już dowiemy. Tu już nic nie ma, ta? No co, no zmienili tylko tu nas za dwie. I no nie mam mapy, więc nie mogę jeszcze zobaczyć, co zmienili. Wiem, że te dwie miejscówki głównie. I tam coś jest, patrz! Nie wiem, czy to było wcześniej, bo mnie nie było, więc wam nie powiem. No, ale kurde, no... Wydaje się, że spoko sezonik. Moi drodzy, to by było w sumie chyba na tyle w tym odcinku. Chciałem wam tylko pokazać, uświadomić, że znowu będzie nagrywane. Oraz, przyjaciele, bądźcie na live'ach, które będą, mam nadzieję, często. Wpadajcie na live'iki. I to tyle, no, zwiedziliśmy troszkę mapkę. Nie, zostawię wam exploring jeszcze wam. Nie będę wam wszystkiego pokazywał. Dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, by zostawić łapeczkę do góry oraz suba. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia. Siemano.